Rozpocząłem. Transmisję żywona. Żywona. A słychać w ogóle mojego pada? Tak. Tak. W ogóle nie mogę się tego złapać. Zamknij oczy i włącz myślenie. A, okej. Ładuj. Labirynt. 1600. Dobra, zabawa się zaczęła. No, zaczęła. Ten poziom... To witamy wszystkich! Aha. No... Ja się nigdy na streamach nie witam, nie wiem dlaczego. A ja żegnam wszystkich. Nie! Nie, to jest Disco, dobra. Nie. Żegnam. Oj. Kurde no. Musiał. Szkoda. To... Siemano, siemano, siemano! Co? Ktoś wszedł? Nie, my się mamy witać czy coś. No mój Boże. Kruger Nikow TV otwiera przed wami drzwi na hard mode'a z kangurka. Wypij coś tam. Nie, muszę być poważny. Test! Zabawi się w pomidornikowa.pl. Shift. Chociaż nie, on robił tak. Dół, góra, 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 dół, góra. A, dobra, jakby co, to ja wiem, jak tutaj cię poprowadzić w tym labiryncie. Do bonusu. Idź wszędzie, tylko nie na dół w prawo. Do bonusu. Chcę. Do bonusu chcesz, żebym ci zaprowadził? Pierw do bonusu. Od razu skrętasz dwa razy w lewo. Dobra. Po wyjściu. A, selected, czy jak to się nazywa? No, selected, dobrze mówisz. O mój Boże, stalaktyty to z góry, stalagmity to z dołu, a stalagnaty to, że wszędzie. A, okej. Dobra, dwa razy w lewo będę miał iść. Tak, tu w lewo... O, tak, dobrze. A przy tej kulce? Tak, przy tej kulce. A w sumie tu było parę kulek. Muszę ją przeskoczyć. Kij z tym, już połowę życia straciłem. Jeżeli dwa razy w lewo, nie wiem czy tutaj da się w ogóle iść w lewo. A, tam jest bonus, dobra. A, tu znowu są te stalaktyty. To jest ta sama droga z tego, co mi się wydaje. Cześć. A nie, jednak nie. Cześć, Gabi, ponownie witam. O, witaj, Gabi. Ten bonus był... jakiej trudności? On jest w miarę okej, jest. Na normalnym też jest dostępny. Dobra. To potem mnie zaprowadź do drogi, gdzie są najwięcej monet, bo nie chcę ryzykować, że nie zdobędę 3000. Ogólnie ci powiem, że wystarczy iść wszędzie, tylko nie... nie dwa razy w prawo. Od startu oczywiście. O Jezus, ja myślałem, że nie doskoczę już. No wiem, to takie stresujące trochę. Co ze swojego przyjaciela, czy znajomej nie... Nie przywitasz! Przywitałem się! A ty głuchy jestem, sorka. To w drugą stronę teraz idę, ta może będzie łatwiejsza. Chociaż to nie ma różnicy, to idę po prostu. Są dużo gorsze bonusy, więc nie masz się o co martwić. Szczerze, ja widziałem i nie wiem, który poziom to 28, ale ja nie widziałem jakoś super trudnego bonusu. To jest ten labirynt, ale gorszej wersji. A serio? Jest tak. Tylko na trudny. Nie! Ten bonus z labiryntem jest na każdym poziomie trudności. Ty chyba pierniczysz, głupo. Tym trawiastym. Chyba pierniczysz manianę. Nie, właśnie nie. Właśnie chciałbyś, żeby to był żart, ale nie był. Tak, chciałbym, żeby to był żart, ale jest nawet na łatwym ten bonus. Hem, tam nie da się dolecieć, gaduję. No, lepiej nie próbować. Nie. Z tamtego lepiej chyba. A, czyli mogę próbować, czy się da, ale nie próbuję. Nie, no, chcę już tracić życia. Jezus, prawie spadłem właśnie. Masz ich 16. Czemu mi się wydawało, że to się zapada? Nie, to się nie zapada, ale no, trochę się rusza, żeby utrudnić. Dobra, pójdę na dwie drogi. O. Nie no, póki co to jest na swojej drodze do mety, więc nie masz się o co martwić. Gdzie jest patrzenie? A, num 0. Zapomniałem. Jak się ten... A, home to był. Przypomniałem sobie. Widzisz, coś zapamiętałem z tego, co było 3 miesiące temu.
Sądzisz, że na Dreamcastie jest to o wiele dziwniejsze. Bo żeby tam odpalić widok pierwszoosobowy, to trzeba trzymać dwa triggery. Okej, tam jest beczka i pewnie to nie jest beczka śmiechu. Nie jest to beczka... beczka ci nie zabije. Ta YouTube'owa. A, ale to był wybuch. A, coś tu będzie, monety. Tamten gościu to w ogóle chyba wszystkie monety zdobył na każdym poziomie. No chyba tam. Ty już powiesz, gdzie jest pasztet? Kto? Kto, ja? Czy Żabol? No ja sam nie wiem. Cokolwiek teraz powinien... Właśnie nie zareklamowałem się nigdzie. Ale zło. Nie, ja zareklamowałem na Sugabi. A, no to tyle zrobiłeś. A ja powinienem mu Zakola z tego się zareklamować. Jesteś? Ja jestem. A, nie, bo myślałem, że mi internet wydupiło. Dobra, wejdę do twojego ulubionego youtubera. W ironii oczywiście. Wiem, jak bardzo go nienawidzisz. Gdzie jest kanał reklamy? No to ja pierniczę. Jeszcze wczoraj był. O, siema Zakol. Czekaj, co? Właśnie miałem się u ciebie reklamować. Tylko powiedz mi, kto usunął kanał reklamy? Reklamowanie. A, tu jest, dobra. Boże, było to jako pierwszy kanał przy jakiejś innej kategorii. Nie dawaj tu żadnej reakcji. Dziękuję, bocie. Dobra, Zakol. Nie, bo Bartek mi to usunie. Jeszcze da mi rangę w dół. Wiesz, do czego on jest zdolny. A, my wszyscy wiemy, do czego ten Bartek jest zdolny. Dlatego nie ma na tym serwerze. Nie, kurwa, czemu wszyscy mają takie perfectly timingi dzisiaj? Boże. Zapomniałem, że ta beczka tylko wybuch powoduje. Żabol, wiem, że go nie lubisz, no ale bez przesady. Ale ja mu bana nie dałem! Ale miód to też jest sporo. A, 1/3 do bana i tyle. On i tak tutaj tylko wbił, żeby ten napisać jedno randomowe słowo i wyjść. O Jezus. Chyba wczoraj dwie wiadomości od niego były. No, tylko tyle. Tutaj nie. Dziabol! Oj, tak, Gabi, tak! Oj, to jest prawda. 100%. Jest ten soundtrack jest piękny. Dosta! Ty gnoju! Dobrze, że jestem blisko startu. No tyle dobrze. Bo nie postawiłem flagi. Do tego moim zdaniem nie da się przejść bez straty życia. To się da przejść bez straty zdrowia, tylko ciężko. No właśnie, bo to za szybko ten. Ty, ja tego nie zbierałem. Lol. Aż mi się przypomniało, jak tutaj Tomek Andre 48265, znaczy wiesz, 3451. Tak, wiem, ten. Powiedział, że to mu się kojarzy z Crashem. Z Crashem Bandicootem. Jezus Maria. No wiesz, ja tam w Crasha to mało, więc nie wiem, gdzie się tu kojarzy z Crashem. Nie wiem, ten taki, można powiedzieć, skojarzył mu się ten atak tej jakby maskotki z Wirkiem. Wiesz. Atakiem Crasha, mogę powiedzieć. Ciebie z innego powodu... Nie, a cóż, także pozdrowionka. Ja mu dam multikonta. Ja mu dam multikonta. Nie no. Czy ty... Dobra.
Będę dla niego miły. Bo on się zgodził, bym miał moderatora. Znaczy w sumie nie wiem, czy to był jego pomysł, ale no. Mówi wszystko, że dostaje moda czy coś, mówi Sirlex. Mogę powiedzieć, bo on raczej nie wbije tutaj nigdy, ale mogę powiedzieć. No! Ty gnoju! Serio? Mogę powiedzieć tyle, Sirlex... gej. Nie no, Boże, to było tak bez sensu. Weź. Jak tu te Bartek i Zakon nas... Znaczy nie, Zakon to może nie, ale jak Bartek to sobie nas przyszedł tak trochę podokuczać... To nawet nie... To nie wiem, po co go opanowałeś. Co? Nie no, niech będzie, co sobie, chociaż to... Dobra. Jak przegnie, to go wtedy panuje i bezlitośnie. Wow! Nie! Kurde, do życia tracę. O, sadga. Źle mi się... Źle ci się kojarzą? No, jakby... Przeszedłem do bez straty życia pierwszy raz. Brawo. Jestem dobry w tą grę. Lepszy niż żabon. Który teraz już nie nagrywa. Lepszy niż żabon. To ja bym jej tak powiedział. Zamknij oczy i włącz myślenie. Jestem lepszy w tą grę od żabola. Tak. No! No to fakt, no trudno doszedłeś do 16, nawet ja tam nie doszedłem. Ty doszedłeś do drugiego. Nie, dalej chyba doszedłem, to max chyba 6 czy coś. Albo max pierwszy boss. Bo pierwszy to był 7 boss. Znaczy pierwszy boss to 7 poziom, a nie, że tak. Pierwszy poziom to 7 boss. Na odwrót prawie właśnie powiedział. Dobra. Najwyżej będę ten poziom powtarzał. Ja słyszałem, najwyżej będę ten poziom powtarzał, oj, oj, oj. Dobra, musiałem drzwi zamknąć. A. Będę musiał ten poziom powtarzać. Co? Bonusem. Co? Przestań pukać! Hala! Ej, czemu ty wypowiadasz imienia swojej rodziny na streamie? Wytnie się to. Nie wytnie się, bo to na żywo. Mogę po streamie wyciąć. Nie wiedziałeś o tym? Ale fakt. A i tak o tym się dowie 20 osób. Nie, 20 to będzie wyświetleń. To nie, tylko 3 osoby. No. To co tam się dzieje? Siostra mi puka. I tak mam jeszcze jedną, a drugiej imienia nie znasz. Ha. Mam małą córkę, daj mi świeżaka. O nie! Nie wiedziałem, że ten ogon tak robi. To było w sumie śmieszne. No, w sumie widziałem, że niektórzy wykorzystywali tę córkę z ogonem na skoki. Ale to bardziej w KO2 wykorzystywali, to nawet była jako porada w instrukcji od Tate. Tate Interactive Studio Multimedian! Multimedian. Boże. Co ja mówię? Jeju. Jeju Marian. Jeżeli tego streama zobaczyłoby kiedyś 100 tysięcy osób, tego poprzedniego, do momentu jak Gabi nie pisała twoje imię, co byś zrobił? Nie mam pojęcia. Ale byś tam za pracę pominąłeś. Chcę flagę położyć. Stawiaj. Ja już położyłem, tylko... Delay. Jest! Doskoczyłem. Coś jest? Pewnie przeciwnik. Nie widział jeszcze mnie. A ja go tak. Tetere! No ty... Co? Pięknie. Nie chciało mi się go normalnie pokonywać. A ja dosłownie na shota oczywiście jestem. Co? Grzebol powiedział to cudowne. Nie wiem co to znaczy. I pewnie ci to fonetycznie powiedział... to zapisała, czyli tak wymowa, jak się to wypowiada. A.
To uck? Me? Tak zgaduję. No. Tak. Tylko nie wiem, jak mogę trzecie słowo napisać. Senpa i. Jak się pisze, a nie pisze. Tak. Senpa oraz i na końcu. Tak się pisze? Mhm. Czy ja chcę iść już do końca? Nie no, oprócz są jeszcze monety. Co? Gdzie monety? No, w pobliżu exitu. Ale... dmuchanko. Manikurę. Uwaga, co? Ale dawno nie miałem alertu RCB. Dziś w nocy, jutro rano, burzę nas na silny wiatr lokalnie grad. Dobrze, że jadę 300 km stąd. Tylko szkoda, że dopiero wieczorem jutro. A, czekaj, tu. A, ja myślałem, że kontrol ciągle wciska mi się. Zdziwiłem, co jest. Dobra, mniejsza o te monety, lecę dalej. Mam zero zdrowia. 10 minut chyba tam byłem. Nie jest tak źle. W niektórych poziomach można stać wieki pokroju 28 poziom. O Jezus Maria, zapomniałem o tym gnoju. Teraz ja cię pokonam! Ale sprzedam ci kopa. No. Ja mam nos zatkany. To jest przejście dalej. Tam, gdzie teraz poszedłem. Tak, przejście dalej. To ja idę na chwilę tutaj, bo pewnie coś jest. No, a to rage quit jeden. Tam. Dziś bez rage quita, halang. No co ty? W tym poziomie jest bonus pełny rage quitów. A, to był ten parkour jakby chyba? No. Teraz się zastanawiam, jak... Źle sta... O, co ja zrobiłem? Nie wiem. Tak powinienem zrobić? No powinieneś doskoczyć. Ale ja po prostu tak skakałem. No co jest? No już ci nie zajdzie, bo stoisz pod nią. Aha, to jest zbyt dla utrudnienia, tak można powiedzieć. A jak stoi nad nią, to już, tak? Nie stój pod nią po prostu, bo ci się zepsuje. Udało mi się. Tu nie dolecę. Doleciałem, nic nie mówiłem, okej? Okay? To był tylko, okay. Tylko, był tylko kolejny mój nieśmieszny żart. Tak jak prawie każdy. Zed. Zaraz wróci, na spokojnie. No, wróci zaraz. Ona. Nie no, ona się tam niby trochę stresowała. Jezus Maria! Zobacz na to. O mordę! Ja tu nie chciałem wejść w tył, wiesz, na tą platformę. To było chamskie. Ale ci dam... Skoczyłeś tyłem i wypadłeś. No, to nie było specjalnie. Oła, jak boli ta śmierć. Mhm. Nie bardzo, bo straciłem... Nie, tutaj nic nie ma. Straciłem życie. Ej, ja nie zapisałem po tym poziomie. Po tamtym. Zapisałeś, widziałem. Jezus Maria. Kiedyś tak będzie, tak, że faktycznie nie zapiszę. Nie no, zapisałeś, widziałem to. A ja kiedyś mówię, że będzie tak, że nie zapiszę. No, ty musisz. No musisz. Ale nie masz się, diabeł tasmański jest najgorszym przeciwnikiem w grze ogólnie. Diabeł. O, monetę dostałem. Ale by było fajnie, gdybym miał 2999 i nagle ze znaku zapytania dostaję monetę. O, ale byłoby fajnie, wiesz? Nie, on mnie hitnie. Bo on ma zepsute hitboxy. Zbieranie papierków po lodach ekipy, a zbieranie patyczków z Big Milków. Kto pamięta, ten pamięta. No ja pamiętam. Co zbierało pamięta? Zbierało się Big Milki, żeby dostawać za darmo. Zbieranie papierków... A, zbieranie patyczków Big Milków? Szczerze? W 2000... A, dobra, szczerze. Może dlatego, bo ja nie jestem z 2014. Czekaj, co? Co? Nie jestem z 2003 tych okolic, jestem bliżej 20.
Ja ci powiem, że tam może było chyba inaczej dojść. Ale dobra, nieważne. Ominąłem! Ominąłem ciotę. No hit, prawie doszedłem tutaj. Te smajski są najgorsze. Dobra, mniejsza to. A, czekaj, bo tam jest przejście dalej chyba. A nie, tutaj jest. Tutaj jest. Gdzie? No tu, tylko że nie opadła winda. A, po co chodzi? No, podejdź bliżej, na prawo. Czekaj, na trudnym tej windy nie ma? Co? To jakaś ściana. Co? Ej, tu zawsze była winda. Zbugowałem grę. Ja może to że na trudnym grasz. No gram na trudnym, no. Ale wiesz, ja myślałem, że trudny ma tylko znaczenie pod względem znajdź jakichś bonusów, ale... Znaczy, no i przeciwników, ale nie, że pod względem tego, że ci teren zmienia. Czy no wyjątek 18, że tam są zapadające... Jezus Maria, tam będzie ciężko dojść. Nie wiem, reset chcę zrobić, bo to dopiero początek. No mogę. Właśnie zrobiłem. Też nawet wtedy przez przypadek położyłem flagę. Ja tylko na łatwym nie grałem w Kangur Kakao. Tak. A nawet nie wiem, czy byś się chciał grać na łatwym. On by był łatwy. Bym go przeszedł szybko. W szybko. Znaczy, 28 byś szybko nie przeszedł. I na pewno byś kilka zgonów zaliczył. To fakt. Dobra. Robię challenge w przyszłości No Dead w KO1. Na łatwym. No na łatwym, ale No Dead. O, dobra, kojarzę. Powiem ci, że jakbyś zobaczył łatwy, to byś dostał chyba... O, to ryski, zrobiłem to, a tam na dole chyba ta winda była. Teraz. Możliwe. Czy ja właśnie sobie grę przyspieszyłem? Nie wiem. Windy nie ma. A serio? No. Tam nie było? Bonusik. Zahaczanko. W ogóle tam jakiś spawn powinien iść na dole, ale dobra, nie będę cię pierwiał. Ja pamiętam ten bonus. On jest na pewno na normalnym, nie wiem czy na łatwym jest. On jest na łatwym nawet. Już pierwszy fajny. On jest na każdym poziomie. Dobra tam. Tutaj zginąć się tak łatwo jak na razie nie da. Jak na razie. A na końcu co będzie? Monety? No tylko monety. O Boże! Nie umiem skakać. Nie no, bo zrobiłem mały skok przez przypadek. That's my bad. Gabi, proszę bez takich żartów. No właśnie. Masz pozwolenie na usunięcie tej wiadomości. Dobra. No. To było bardzo złe. Nie, bez takich słów. Może nie jestem family friendly, bo nawet na filmie powiedziałem kiedyś kur coś wiesz, tam. My nie chcemy tutaj dostać bana za propagowanie niewłaściwych zachowań. Co to można dostać? Chyba można. A chyba nie można przejść parkura tego będąc mną. Właśnie, kiedy chce ktoś im live'a z Minecrafta, jak kupię procesor. Czyli za, nie wiem, rok lub dwa. Jak mi się skończą pomysły na streamy. To jest lepsza odpowiedź. Jak skończą mi się pomysły na streamy, to kupuję procesor i robię Minecraft Challenge. Doszedłem do pierwszych monet. A, ja ci powiem, że ja znam gorsze rzeczy niż Minecraft. Minecraft nie jest trudny. Zajmiałem Brain Games. O mój Boże, czemu to o tym ciągle mówisz? Co ty tak bardzo chcesz, bym to przeszedł? Zagrał, znaczy zagrał. Nie przejdę. Nie myśl o tym. Dobra, to Rayman 2 na 100%. Przejdę po prostu, nie na 100%. To będzie mój first play.
No dobra, Raymana 2D się nie na 100%, ale no jakbyś próbował na 100%, to by się załamał. O mój Boże! Myślałem, szczególnie, że w Raymanie 2 jest blokada taka jedna. Aj! No ile szlunków, żeby przyjść dalej. To było chamskie! To było chamskie! Widziałeś to? No widziałam. Chamstwo, no, trochę chamskie. Cham i prostak. W skrócie żabol. Nie. W skrócie to nie ty. Też nie ja i nie ksans. No! Jak to zrobić? Nie da się. No po co miałem na ten bonus wchodzić? Nie no, żartuję, to się da zrobić, wiem, tylko, że to ciężko. Żart. Jezus, jestem dobry w tą grę. Oczywiście w ironii. Nie no, ogólnie jestem dobry. Jeśli zrobię bonus 28 poziom za pierwszym razem, to jestem najlepszy na świecie w tę grę. Jak jeszcze zrobię nogę. Ona mówi, że miły jestem, ona mnie toksycznego nie widziała. Aha. Ty nie chcesz widzieć, ile on pisze kawordów na grupie. Ona chyba wie, ile ja kawordów pisze. Ale nie wie, ile na naszej grupie. O, tam co najwyżej. Dziennie, no to co, można pójść na palce jednej ręki. O Jezus, co to było? Stolarza. Tam jest coś na samej górze, jakoś dużo monet. Ta, i wyjście, exit. To tutaj muszę iść. I znowu muszę zrobić najgorszy moment tego bonusu. No i spadłem na początek, nie chce mi się ten. Jest tam bardzo dużo monet? Nie wiem. Ale może być ci potrzebne, mogą być ci te monety potrzebne, no pamiętaj. To będę powtarzał, Chyba, że zrobię ten parkour teraz za pierwszym razem. Jak zrobię ten parkour za pierwszym razem teraz. Co najwyżej tam spróbuję. No, no już Gabi mówi, że pokazałem, ile ja kawordów potrafię naraz powiedzieć. O Jezusy Maria! Toxic Kid na tej grze? Kto? Ja? Co, ja jestem Toxic? Nie ty. Ona wspomina o naszej wspólnej grze w Robloxa, po prostu jak parkura robiliśmy. I po prostu nas taki random kid wyzywał. Jezu! No ty... Stwierdzi, że niby łatwe to ten parkour? Sam wywoływał specjalne lagi? I sam nie potrafi doskoczyć dalej niż ja byłem. Udało mi się. Sporo zrobić. No serio? Włożę zaraz flagę. Szkoda, że się poddałeś. Ja? No, z tym parkurem, bo wiesz mi, nawet nie czeka, to jest euforia przejść ten parkur. A mniejsza. W ogóle ci powiem, że na łatwy... Ten element z platformami jest ułatwiony mocno, inny. Przynajmniej jest bonus. Zmieniony. Przynajmniej bonusy trzeciego poziomu zrobiłem. W sumie tak pomyślałem, to się nie. 12 też, bo to jest ekskluzyw na trudnym. Ten labirynt? Nie, ze statkiem. Jaki ze statkiem? Bonus na poziomie ze statkiem jest ekskluzywem na trudnym. A. Jest parę bonusów ekskluzywnych. 29, 23. 28 mówi, że jest trudne, a nie jest tylko na trudny. Nie, 28 jest rage quitterem. Nie da się tam zginąć, ale to jest było rage quitterem i jest na każdym poziomie. Gra jest chamska. To jest chyba najbardziej denerwująca rzecz w tej grze. A mogę się założyć, a o co chcesz się założyć? Co? A, dobra. Dawaj, przechodź! Wygrasz pieniądze. Nie dam pieniędzy, nie chcę zakładać pieniędzy. Nie wiem. Kupię z twojej kieszeni postala dwa jej. Chcesz już naprawdę postawić postala dwa? Z twojej kieszeni! To nie. O, życie. Odzyskałem. Przed kolejnym bossem będę miał 2500. Dobra, mogę ci coś narysować, jak będziesz chciała.
mi narysujesz awatar. Nie no, żartuję. Koniec etapu. Dziękuję. Nie, 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 tam są monety. Dziękuję. Te trzy monety pomogą mi dobić 1000. Ile? 137, i tak mam wziąć. No okej, okay, Gabi, to mamy zakup, to mamy deala. A ożegram, czyli przegram, dobra, garniam. Oj, poziom rzymski. Czekaj, ja popatrzę sobie, na jakich poziomach mam mniej monet niż ten. Tu mam mniej, mogę powtórzyć zawsze, ale pierniczy ten poziom. Mam... nie masz co się przejmować jeszcze. Jak dojdziemy do końca, to zobaczymy, co będzie. A. To 120 rzeczy. Gdzie mam? Tutaj już pierwsze 4 poziomy miałem na maksa. Najprawdopodobniej. Już zaczęło się, wszędzie. Już nie... No, zaczynam się bać. No, tutaj też dosyć sporo mi wyszło, bo 0 na końcu, tu wszystko. No dobra, teraz... myślałem, że to boss. A to ten poziom, co ma ukryty bonus. I pisałem ci o nim. Widziałeś tę wiadomość? Ten poziom bonus tylko na trudnym. A jest bardzo łatwy. Widziałem. Tak. Tutaj już jest, czy gdzieś dalej? On będzie... Zaraz, potem ci powiem, gdzie będzie, okej? Okay? Bo to będzie po moście, który się będzie zapalał. Ja już myślałem, że na samym początku jest. Nie, na początku nie ma. Sarge, kurde. Sarget heplaje. No żal, Gabi spadła. Oj, spadłaś. Żal. To jest poziom który? 18. No. To jak na razie na poziom 100 monet wychodzi około. Uwaga, że od tych nie możesz monet zdobyć żadnych, więc musisz mieć odjąć. Co? Siema Mobile Andrzej, nie wiem. Siema Mobile Andrzej! Czy ty tylko tu weszłeś, ponieważ napisałem ci komentarz pod filmem? Z ostatnim z GTA, San Andreas, że muszę serię nadrobić. Czy tego komentarza nawet nie widziałeś? Dobra, po tej sekcji. Uważaj, bo te szare się zapadają. Dobra. Chcę tylko tą monetkę. Monetka! Monetka! Dziękuję. Też u Hobsona ci widziałem. O mój Boże, od razu się to zapada. Nie, o Jezus Maria! Jak ja to przeżyłem? To było fartowe. Ja ci od razu mówię, to jest tylko na trudnym. Z tym mostem. To jest ten most? Tak. Myślałem, że to jakiś prawdziwy most. No gdzieś za tym powinieneś mieć tam... Dobra, to ma... tą monetę może ominę. Okej, okay, pozwolę. A czekaj, a może spróbuj rękawicą sięgnąć. Co, monetę? No. Da się? No da się bawić hitboxami tak, żebyś sięgnął. No na przykład w poziomie trzecim tak robiłeś z życiem. Tak, dobra, o to chodzi. Co robiłem w poziomie trzecim? Zdobywając życie. Tak. O, udało mi się! Bez gliczowania. Jestem dobry. Gra. No. No dobra, i tak ci muszę przyznać, zeszedłeś dalej niż ja. Bo ja zawsze chciałem do 18 dojść, żeby zagrać w ten bonus na tym poziomie. Który? 18? Tak. I to już będzie ten bonus zaraz. No powinien być. A na normalnym tak szybko to przechodziłem. Na normalnym przechodziłeś to szybko, bo się nie zapadało. No tak. Ale też bym mógł to szybko przejść, gdyby mi na monetach nie zależało. Bo nie wiem, ile ich będę miał na koniec. Dobra, to jeszcze nie tu. Jezu, to już się, to jeszcze się pokaże. A tak, aha, no to super. Super się tu pojawiło, naprawdę.
Jak nie znajdziesz wszystkich monet w poziomach z pojazdami, nie odblokujesz? A, drewniak przyszedł. A witaj, drewniak. Kim jest drewniak? To ten, właściciel serwera fandomu Okao. Dobra. To powtórzę, dzięki. Jak coś. No o tym akurat nie wiedziałem. Wiedziałem, że te monety są potrzebne. No. Jezus! Zagapiłem się! O! Nie poddawaj się, Gabi. Chyba przegrasz ten zakład. Film. Szczerze, jakoś serią Assassina średnio się interesuje, mimo że dwójkę posiadam. I jedynkę na Xboxie, w którą nigdy nie zagrałem. Ale... chętnie i tak obczaję. I teraz nad tym, o czym mówisz. A wiadomości Andrzeja. A, czat na żywo. Dobra. No bo napisał słowo suba. Więc pewnie dlatego. A YouTube... ja nie promuję kanału. O Boże, teraz jestem głupi. Tu jest ten bonus. Sam go odkryłem. Tak. O, brawo, zauważysz go szybciej niż ja. A, ja już chciałem iść do końca bonusu. A ja już pamiętam, o co chodzi w tym bonusie nawet. Mogę te ściany przesuwać. A, witaj, Hot Joker! Cześć, Joker! Jak dawno... jak już rzadko w ogóle ciebie gdziekolwiek widzę. Kierownik? Co ja, kierownik? Gdzie? Gdzie kierownik? No w sumie ty kierownik, bo prowadzisz streama. Aha, jest to możliwe. A, to mogę? Nie, co ja mogę? Tu, dobra. Coś ci dał łapkę w dół. A tam. Co z tego? Ja w sumie nawet domyślam się kto. Kto? No wiesz. A, już umiesz. A, no to co gadać, nie? A! Ale że tu rękawica jest? No tego się nie spodziewałem. Taki serwer bardziej prywatny czy publiczny? Bo jeśli publiczny to możesz podlinkować, chętnie dołączę. I mogę tam też wejść. Nie, Joker, my nie o tobie mówimy. No. Ja się spodziewam, o kogo chodzi, a nie jestem pewna. Ej, a co by się stało, gdybym nagle stracił moda za kolaka? Weź, ten ci dał łapkę w dół, bo ja jestem na streamie i tyle. Możliwe. Bardzo prawdopodobne. Nie. Chodzi... nie łysy. Chodzi... właśnie nie chodzi nam o łysego, chodzi nam o... tego przydupasa łysego. No, można powiedzieć, chociaż...
Chociaż. No. Więc raczej tam nic takiego tutaj nie ma. I to dla mnie najważniejsze. Ja tam nie... Zamknięte! Nie! Ej, a potem nagle masz bana na serwie za kolaka za nic. Bez powodu jeszcze, ci powodu nie dadzą. Dobra, Kruger jest AFK, więc muszę udawać, że zabawiam widownię. Siema, koki, macać... Dobra. Ciekawy masz nick, ci powiem. Dobra, wróciłem. Kto ma ciekawy nick? Ten, Kooki. Kuki, może chyba to się czyta. Nie wiem. Ile macie lat? Aaaa! Ja 13 lat. Ja to tam jestem normalnie tak stary jak pewien klub piłkarski. A żabol? Boże. Dobra, panie, opowiedz mi żart. Żabol to stara ku. Opowiedz mi żart. Żart. Nie wiem. Już mi się przypomniał, który wysłałem jako podróbak Sansa. Do Xansa. I też on potem wysłał na grupę. I powiedziałeś, że to my, a ja powiedziałem bardziej Xans. Bo ja to rzadko robię. Może zadziała. Nie, czekaj. To śmieszy, może trzeba. To zadziała, czekaj. Nie, niech to sekret rodzinny. Żabol, powiedz żart Jokerowi. A nie, ty Kruger, tylko ten drugi. O nie. Chyba nie wiedział kto to. A, ja dobra, mam słabe żarty. Dobrze, się nade mną zlitowałeś. Dałeś to lepszej osobie. Kurde, muszę sobie jakiś żart przypomnieć. Od ciebie oczekują. To jest osoba, z którą rozmawiam. Boże, ale osób się zrobiło. Jestem pod wrażeniem. Nie wiesz, kto to żabol? Ja sobie nie marzę, że w streamie u Krugera. No, może to jest osoba nowa też u mnie. Jest to bardzo możliwe. Albo zmieniony. Ja tu mu trochę za Wikipedię w kangurze służę. Albo nickname zmieniony. I nie, dlatego nie kojarzę. Nie no, nickname mam tutaj. O, żabczy dobry kolega, fakt Joker. Dobra, jakiś żart miałem opowiedzieć, tylko nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, może jakąś randomową uwagę szkolną powiem. Okay. Wyrzucił okno przez krzesło i powiedział, że lata. Nie, wiem, co jest idealnym żartem. MPBGK. O! Dawaj! Czytaj! Matki przeciwko brutalnym grom komputerowym! No to jest idealny żart. To prawda. To było dobre! Aha. No po kiju. Nie, Gavin, nie jest. Nie, Gavin, nie. Nie mów o sobie źle. Idealnym żartem? Etam, ja jestem prankiem Marcina Dubiela. Te matki z Facebooka to najgorszy żart. Weź! Wiesz, to by... Dużo by było śmiesznych rzeczy. Kurde, posta o Simsach! Posta o Simsach był... świetny.
po tym poziomie powtarzam jeść z dziecki. Jest między innymi łysy. To też jest prawda. Aha, no. Nie no, no bardziej. W sumie to mnie bardziej bawi to, jak go Pomidor i czasem Czopski pojedzie. No, nie dużo rzeczy bawi. Makłowicz z swymi potrawami. No, Makłowicz ma najlepsze potrawy. Co Pomidor to matki przez D. Aż mi się przypomniał film, jakiś Q&A. Nie, to były same quizy. I tam było, czy nauczyłby się wszystkich przepisów. To tam było tylko tymi od Makłowicza. Nie pamiętam, kogo to było. A jak gdzieś to widziałem. Makłowicz spoko gościu. Ależ on żre koperek, to będzie zdrowy piesek. Za niszczenie im kultu? Ja dlatego nie, nawet nie dołączam na ich grupę. One co tam wyznają mega wątrza 69. Na serio? Tak, same to napisały. Wyzywamy mega wątrza 69, ale na fake MMA. Fake MMA. No, na fake MMA. Solić FMMA. To już stało się słabe. Szczególnie jak nie robią walk ciekawych. I jak Najmana zdyskwalifikowali. On miał robić ciągle pożegnalne walki tam. Ale zrobił na swojej gali pożegnalną walkę. No. Stanowski. Boże. Ten żart. Dajcie moda, nie, nie damy. Możemy ci dać bana i tyle. Nie, nie mam moda za darmo. Daję zaufanym osobom. Wait, Hot Joker właśnie. Gdzie leży? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj. Dlaczego Joker nie miał u mnie moderatora? Kuźwa, nie wiem. Ja go znam dłużej niż Rebola. I to o rok ponad. Nie znam, Joker go jest w 19. Niszczenie kultu matek. Chyba w 19 go poznał. Jokera. Na. Ja, weź, ja na Discordzie zacząłem żyć dopiero pod koniec 2019. A kiedy stworzyłeś Discorda? Ja nie, ja pierwszego Discorda stworzyłem w 18. Rzadko początkowo go używałem, ale potem zacząłem używać. Ja też w 18 rzadko używałem. No i mi usunęli, znaczy zablokowali go 1 września zeszłego roku. Chyba za co pan, za wiek? Chyba za niepotwierdzenie. Po prostu, bo ja nawet nie wiedziałem, że muszę potwierdzić teraz. Wtedy. No, ja ci powiem, że był taki nauczyciel, co ten na lekcjach był na Discordzie, był na kreskach, znaczy na serwerze ogólnie takim jednym, znanego youtubera. Jak się z tym czujesz? Z czym? Moderatora nie dałem? Dobrze, bo mi nie zablokujesz osób za nic. Nie, Kruger, to było do Jokera pytanie. A, dobra, dobra, dobra. Dobra. Nie, bo ja. No. Jakby no, nowym osobom ciężko zaufać jest. Trzeba poznać lepiej. Na przykład, nie wiem. Rebola znam pół roku już dosyć. Nie wiem, 5 miesięcy chyba. I dosyć dobrze mu ufam. Przed zniszczeniem starego kompa cię poznałem jeszcze, pamiętam. A. O, w mordę! Jak się z tym czujesz? Jak się z tym czujesz? Miód! A dobrze. Tak, tej małcika. Co, jak tam Joker? W ogóle ci czas mija. Co tam takiego robisz oprócz gadania z Delfoxem? Aha! To już było Unfair Crash Bandicoot. Nie no, ja pamiętam, że taki paroletni nauczyciel był po prostu na serwerze jednego youtubera i tam miał problem z dołączeniem, bo sobie e-maila nie zweryfikował. A. Może sobie ten wątek przypomniałem. Teraz jeszcze mi na tam, poprosiłem tam to screena, żeby mi tam pokazał. A teraz. A Postala 2 grywa. Nie, odgrywanie Postala 2, fajna giera. Ale on ma w niej ponad 80 godzin. O, dużo raz. Ale on robi. A szczerze, ja dzięki właśnie Jokerowi ją poznałem w grudniu zeszłego roku, bo mu miałem coś tam zmontować z tej gry. Znaczy, ja to widziałem ogólnie Postala 2 i nawet ładny był, podobało mi się, tylko. No nie chciałem go mieć legalnie, no, no wiem, że to ograniczyłoby z cudem. I masz go legalnie. Teraz mam dzięki tobie. No tak, dzięki mnie, bo wygrałeś coś, gdzie nikt nie brał udziału.
Daj mi zastanawiać sens powstania tamtego serwera. Ja się zastanawiam, kiedy wreszcie tego Zeusa pokonasz. No i jeszcze jedno życie ma. Przegonić go bym musiał, ale to będzie ciężkie. Jest, udało się! GG. Graty. No, jeszcze nie widzi. Chyba. Nie wiem, czy widzisz. Widziałem. Teraz poziom, którym spędzę na pewno najkrócej czasu ze wszystkich. Nie no, oczywiście, że spędziłem w nim 40 minut za pierwszym razem. Kruger, na pewno chcesz robić ten poziom? No. Dlaczego? Droga do bonusu jest męcząca, a wiem, sam bonus Ja widziałem tą drogę do bonusu. Niby jest trudna, ale spróbuję. Czasami w Mega Mana. Właśnie chciałem znowu zagrać Mega Mana, bo tam w pierwszym Mega Manie pokonałem dwóch bossów, bo mam pierwszego Legacy Collection, nie? Bo tam jak polecałeś NEB, to sobie wtedy ogarnąłem. Teraz myślę nad ogarnięciem SpongeBoba Rehydrated, bo jest tam taniej niż na promocji na Steamie. Mam ostatnio ochotę. Tylko się obawiam zawsze, że akurat zapowiedzą premierę nowego Kangurka i nie będzie mnie stać. To mnie często obawia. Hej, Gabi, to, że pochodził ze wschodu, nie znaczy, że nie był białoskóry. No bo ci dodam, że Arabia Saudyjska też należy do Azji, a tam nie ma na przykład właśnie tych żółtoskórych. Tylko wiesz, nie mów tego, wiesz, słowa na C. Jakiś tam skórych. No wiesz, sytuacja sprzed roku A, rozumiem, tak. Uzakoła to ktoś kiedyś zrobił. Banable. Ktoś tak u Zakola zrobił i część streama poszła się walić. Ktoś wysłał tak film z tym i tam było to słowo, ja mu zacząłem spamić, aby streama usuwał. Bo dostanie bana. Tak, Joker N-word. Tak można powiedzieć. Chyba to nawet się tak nazywa. Ej, gdzie Freziak mówił, że może wejdzie na streama? Freziak chciał streama, a potem do niego nie wchodzi. Właśnie. Ten bonus jest tylko na trudny. Tak, tylko na trudnym. Jest poziom 20 czy 21? 20. Wiem, że muszę po tych pudłach wrócić. Dlatego one w sumie tu są. Tak, to jest sens tych pudeł. Jedyny. Błagam, oby mi się to udało. Nie no, Tate po prostu chciał być kreatywny i tyle. Chciał ktoś zrobić haleng dla ludzi. Wszystkich. O nie! Okazuje się, że ci Polacy to ogrywali. Tutaj było do przejścia dalej chyba. Znaczy nie pamiętam, która była do która, więc lepiej obydwie odpal. Tak. Tak, to była chyba tak. Bo mi się nie kojarzy, bym tam w ogóle szedł. Więc pójdę też tam. Pewnie. O, masz 20 żyć. No prawie. No, można nie, powiedzieć 20. Bo z zerowym, ale 19 razy mogę umrzeć. Tak powiedzmy. No. Ale dobry wynik. Wtedy chyba, nie wiem, mój rekord chyba był 12. Ciekawe, ile właśnie żyć jest najwięcej, czyli wiesz, bez śmierci. Z tego co mi się wydaje, to może być nawet 58 czy coś. Ale wiesz, no. To w sumie zależy od tego, ile razy znaku zapytania dostaniesz życia. Jak w sumie to trzeba tak policzyć w ogóle wszystko.
No wszystko, znak zapytania możesz chyba z dwa co najmniej. 3480 to trzeba to na 50 wszystko podzielić. Zobaczymy jakie to jest maksimum. Wracam się, udało mi się. Dobra. Let's go. Aha, ogólnie w teorii możesz mieć 69 żyć plus nie wiem, jakieś. Dlaczego meme liczba? Jedno z trzeciego. I tam kilka, chyba 3 z 29, czyli jakieś 75. A z tymi znakami zapytania to będziesz miał chyba jeszcze więcej. Czym jest Mega Man and the Warrior? Oraz Star Force Legacy Collection. W sumie nie znam żadnego. O, Kruger doszedł do kolejnego bonusu, którego nawet ja chciałem dojść. Boże! Skoczyłem przez przypadek i zginąłem. Sadkę. Tylko też żyć teraz nie zdobędę, bo mam 4 na końcu. A najważniejsze te monety. A życia to tam jak na razie się nie martwię. A później będzie, że lecę ostatniego bossa na 0 życia. Ostatni boss nie jest taki trudny. No wiem, to 28 poziom będzie, że cisnę na 0 życia. No nie, nie zdobyłem. No 29 raczej. Ale nie, na 29 masz kilka żyć na starcie, no to raczej nie. A Mega Mana też będę w sumie ogrywał jakiegoś. O nie, no Boże! Jestem... Muszę wymierzać lepiej skoki. Bo słabo mi to idzie. Teraz, na tym bonusie. Znaczy powiem szczerze, próbowałem kiedyś Megamena i już nie chcę Megamena. Ja przeszedłem 2 poziomy z pierwszego i... Znaczy dwa... O, jakie chamstwo! Jak Megaman to dom. Ciebie. Dobra, nie robię tego bonusu. Chyba. Reset levela? Nie, bez przesady. Nie wiem po co chcesz, bym robił tak złe rzeczy. 20% na telefonie, dobra, nie wytrzyma do końca streama. A ja chcę przejść do 20 któregoś poziomu. Może spróbuję jakimś cynem do 30, ale wątpię. Myślę, że do 16.30. Ale mi wczoraj znajomy pisał, że jedyną osobą, która będzie oglądała Kao, to będzie Xans. Xans był na połowie streama. No, okazuje się, że Żabol ogląda. No i jeszcze... A Jokerek też ogląda. Sporo. Nawet trochę Gabi ogląda. A trochę. Boże, jak ja tych laserów nie lubiłem. No właśnie dlatego. Łatwo mnie uderzyć, kiedy ich się nie dotyka. No, na pewno. Powiem ci, po laserach stawię flagę, od razu ci mówię. A mam 2 w sumie. Nie, nic. My tu mówimy, kto ogląda. Jezus, udało mi się. No, dlaczego miałem stawiać flagę? Kula mnie będzie goniła. No. A, dlatego chciałem, żebyś stawił flagę. Postawiłem chyba w laserach nawet. No i zginąłem od wiatraka. Dobra, wiatrak to jest one hit KO, więc... A. No. Tak samo jak ja chciałem robić w GTA San Andreas. Bo gram w to 8 lat, jest to moja ulubiona gra. A ulubiony Rage Quitter to oczywiście, że Kangura KO. Dosłownie, ulubionego Rage Quittera mam. Tracę życia w tym poziomie. Nie no, dojdę do 20 któregoś. I ten stream trwa, byś mógł zobaczyć. Jakbyś mógł, znaczy. Godzinka. Dobra, to jeszcze tam zrobię. Powtórzę ten poziom jeden.
co miałem, ten gdzie 80 monet mam, znasz to. Ten... A, o Jezus Maria, no! Nie umiem tu doskoczyć. Może położę nie, no, dalej flagę. Nie mam. Może flagę dalej położę trochę. A jeżeli się da, to postawiaj. Da się w trakcie kuli nawet. Na pewno. A potem jest koniec, nie? Tak, to jest końcówka. No to postawię tutaj. Szybciej nabijać śmierci. Jak ja nie umrzyłem od tego. A.k.a. nie umarłem. Pa, pa. 2109. Prawie mój hashtag mam 2112. Nie wiem dlaczego. Dobra. To... Czekaj, dobra, popatrz sobie na wszystkie poziomy. To 120. Ale tutaj nie muszę mieć wszystkich chyba. Tutaj jest najbliżej ten poziom, który niestety muszę powtórzyć. Te... No i znowu ten bug z tym dźwiękiem. Ej, ja się śmieję teraz. Gabi wysyła mi memy na moim serwerze. Jej, ten sam serwer? Jak to on się nazywał? Mój serwer, strefa Żabola. Ten, na którym ty jesteś i masz moda. Dobra. To mogę w sumie... Tak w sumie myślę, mogę na szybko stworzyć serwer do ankiet na przykład. Albo powiadomień o streamach. Serwer do ankiet? Ja mam bota do ankiet! Ale mi wystarczy, że... Wiesz, do ankiet co ma być następną serią. A i tak następny stream będzie w sierpniu. Dla niewiedzących, bo mam... Jak chcesz stworzyć serwer taki jakiś, to błagam cię... do tej Uberbota, daj mi tam uprawnienia i ci specjalnie dla ciebie stworzę tam ankietę. Tylko no, powiedz mi, co ja mam tam wpisać. Nie musisz, tyle. Ale co, Cleverbota? Nie, Uberbota. Aha, Uber. Jezus. Nienawidzę tego bota. Jak ktoś napisze Uber? O tym bocie na DM... A, Dank Memer. Nienawidzę, znaczy nie, no bot jest ogólnie spoko, ale nienawidzę komendy... No, nie powiem. Dobra, mówię. Komendy NSFW działają tylko na kanale NSFW. Dlatego specjalnie nie dodam kanału NSFW. Not safe for work. Mam nadzieję, że to jest możliwe do powiedzenia na YouTubie. I że nie jest taki słaby YouTube. Nie no, chyba powiedzenie tego to nie jest złe, ale no pokazywanie nie, no, tego już byłoby złe. Jakbym powiedział inne słowo, to no. Inną wersję tego słowa, jakbym powiedział. Znaczy nie, wiesz, nie NSFW, tylko to słowo na inną literę. Na tą z końcówki alfabetu, brak mówię. Chodzi o literę... Jaką? X? Nie. Czy ten tajemniczy X z Benatena? Co? Ten tajemniczy X z Benatena? Chodzi mi o literę, która się użyła przy komendzie. Już wiesz, o jaką mi literę chodzi? Na P? Tak. Oj. Już wiesz, o jakie mi słowo chodzi? Ej, ja ci powiem, że po prostu wiele tutaj filmów na YouTubie ten... używało tego słowa i nie miało demonetyzacji ani nic. Ej, ja i tak nie mogę mieć demonetyzacji. Nie jest narażony. No. Tak, donate mi usuną z opisu. Tak. A i tak Paysafe Carda nie ma, nie da się. O nie no! 90 monet. Niby mam, ale no, zrobię to od nowa. Nie mam wszystko. Ja chcę to zrobić nawet. Nie chcę stracić tu życia. Ej, mi nie zapis... mi ten zabrało życie? Czy ja jestem ślepy aż tak? Ja chyba jestem ślepa, bo nie wiem co... Ja mam wadę wzroku! Ja noszę okurale. Ty nosisz okurale? Ja też mam wadę wzroku, tylko już okularów nie noszę. Małą wadę wzroku masz, najwidoczniej. O, witaj Adusiu! XDD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 
dane. A jak coś, ja go powtarzę, bo nie. Mi ktoś napisał, że muszę mieć go na 100%. I się... W sumie nie. Ci powiedział ten specjalista od KO, z tego fandomu. No to dobrze, że to był specjalista. A nie jakaś osoba, która próbuje mnie strollować. Może próbuje nastrolować postać, kiedy tak się na tej grze zna.
ale no. Nie no, nie wiem po co specjalista miałby trolować. Chociaż jest dalej no, rano. Od anime też trolują mocno. Od anime. Tak, anime, to ci to szczególnie mocno trolują. Jest jedna rzecz, której najbardziej w anime nie lubię. To jest na przykład zdjęcie, które ma mój znajomy na swoim profilu. Jeżeli to jest w ogóle z anime. Tak mi się wydaje tylko. Wiesz o co chodzi chyba. W ogóle powiem ci ogólnie, że ten poziom snowboardem jest łatwy, jak się nie popisujesz, a to się ciężko nie popisywać, bo snowboard jednak jest epickim poziomem. Ta muzyka aż wręcz kusi, żeby się popisać. No tak, to jest akurat racja. Lubię placki i świerszczyki. No nie wiem, idź do kiosku kup sobie świerszczyka. I placka. Nie no, placka chyba nie da się w kiosku kupić, ale wiem, to był żart tylko. Placki się robi. To kup rzeczy do placków. Nie wiem, mąkę, jajka, może nie, ser? Nie gotowałem. Nie robiłem placków. W ogóle ja nic nie robiłem. Jedynie umiem zrobić sobie kanapkę, podgrzać parówkę i chyba tyle. Ja tam ponoć jeszcze umiem naleśniki zrobić. A ja nie robiłem po prostu. 2016, mój ulubiony rocznik życia. Miałem czas właśnie, który był moim ulubionym rocznikiem życia. 2016. Że to był super rok. No ja nawet pamiętam, co te niektórych graczy kało, którzy mu... Wielu gier nie znałem wtedy. Gościu, bez takich mitu. Co? Co? Ty! Ona co my robimy ten... pogromcy mitu? Nie no, gościu tutaj nawet nie wiesz, nawet nie chcę wiedzieć co on tam napisał. Co? Aha. Ale powiedz, że no nie. O Boże! Gościu! Mogłeś... Mogłem faktycznie... Mógł sobie to darować. No mógł. Ale nie darował i dostępuje i ta message'a. Dobra, kodę na nieśmiertelność. No? Ty, nie wyzywaj no mnie. No jak ten... No jak siedzisz obok... Nie no, to był żart oczywiście. Tak dla żartu powiedziałem, jak siedzisz obok, to co się dziwisz? No. O Jezus, myślałem, że spadnę. Dlatego już weszłem do pauzy. No, ale i tak zginąłem. Aja! Ale ja lubię, jak on... ten dźwięk ogona. Aja! Dobra, ja się już nie popisuję. Na tym poziomie. Może grzeczniej. No ja tam ogólnie jestem dość grzeczny. Mogę udowodnić świadectwem i swoją oceną zachowania. Nie no, to że w szkole jestem grzeczny nie znaczy, że w domu jestem taki. Ale nie. No Gabi ma rację. Ja jakby... A to powinien być grzeczniejszy. No tak, ale akurat to jest prawda. O nie. Adusiu. Nie, źle prawie przeczytałem nazwisko. A nie będę czytał, mniejsza o to. O Jezus. Nie! Zauważyłem dopiero na końcu prawie te drzewo. Zamiast lecieć w lewo, jeszcze poleciałem w prawo. By próbować ominąć w ten sposób. To będzie ciężkie zrobić dla mnie. Szukać ci kodu na nieśmiertelność? Nie. Bo ja naprawdę znam tylko tutaj kody na następny poziom. Ale słuchaj, to ja nie będę dostała od tego obrażeń wszystkiego wtedy.
Nie, jak masz nieśmiertelność, to możesz umrzeć, ale nie tracisz życia. A to chodzi? Nie. Mhm. Lepiej nie. Wolę już korzystać z tego, jak gra działa. No, tak też gra działa, bo tak twórcy stawili. Dobra, tak. W ogóle muszę sprawdzić, czy te cheaty z KO1 działają w Kelvinie, bo niby jest, że... No ej! To tak reaguje, to ale czy to daje to? Mniejsza z tym, chcę chociaż jedną monetę zdobyć. Albo umrzeć. Ej, ja dopiero teraz zauważyłem, że to było takie chamskie, że ci monety nie zebrała, przyjechałeś. No właśnie. O Jezus! Zdobyłem monetę i umarłem. Bo ledwo tam weszło. O wow. Dopiero to widziałeś. No, dobra, dopiero zbawam. Śmierć zobaczmy. Mogę tu kłaść flagę? Czy nie? Podczas ujeżdżania nie. No nie, to jest... złe. No, bardzo złe, to akurat wiem. Mądry... dziecek? Co to znaczy dziecek? Dzieciak. To było fartowne, nie powiem. Brzmisz jak te odgłosy specjalne w telegrach. Oj, dzięki. Jeżeli to było na serio do mnie, to dzięki. No do ciebie. No to dzięki. No! Znowu to samo! No ale to tak trochę to brzmi. Ale nie, mi chodzi o to, że znowu mi nie zaliczył monety. No widziałem, że nie zaliczyło. Może to na tam... Nie, to trzeba to tak lepiej... Może trzymać strzałkę w dół. Strzałkę w dół. I wtedy skoczyć. A no tak, bo strzałka nie, wtedy to mniejsza szansa, że się wywalisz. Prawda? Ej no, Boże, zapomniałem cały czas o strzałce w dół. Chociaż używam jej, jak jestem blisko śmierci jedynie. Jak widzę, że jestem blisko śmierci. Czasami ja tego w ogóle nie widziałem tak, że jak te był problem z niebieskim tłem u niektórych, to po prostu ja na przykład sobie odpalałem cheaty. Nie! No. Jak sobie odpalałem cheaty na przykład na następny poziom, dobra, to sobie ładnie tak na ten poziom z tą bordą, odpalałem hamulec i miałem tam widoczną większość ekranu. Jakby no, muszę i tak w jednym miejscu przyspieszyć na pewno. W ogóle ten level na samym starcie zakaz jazdy w obu kierunkach, a potem ograniczenia prędkości, to nie jest dziwne? Nie widziałem. Nie, szczerze ja nie zwracam uwagi na znaki. No wiesz, ja tam trochę zwracam uwagi na znaki drogowe, bo jednak... No, no tak, ja wiem. Skandal Nion był... Nie chcą dać ci... Nie. Nie ma... do mnie to było? Zapłacić. No, to chyba... Nie, a... szczerze to ja nawet nie wiem, ale chyba tak, bo przecież to ty donaty zbierasz, nie ja. Tam, ja donaty mam po prostu, że jak ktoś mnie bardzo lubi... Ktoś chce, to niech da i tyle. No, no jakby no, nie jest to... Nikomu go do płacenia nie zmuszamy. Nie jestem jakąś streamerką z Twitcha, która zmusza ludzi do pieniędzy. Dla mnie to jest kidem, po prostu... Dla mnie to jest jakby no... Według mnie to jest po prostu wsparcie z własnej ręki. Jak ktoś chce dać, to niech da. Jak nie, to już naprawdę zależy na to sobie jest po prostu. No ja raczej bym nigdy do swojego widza nie powiedział. Ja to nikogo nie zmuszam do płacenia i tyle. Ja bym nigdy na przykład nie wiem, nie powiedział przykładowo dawaj 3000 zł albo nigdy nie odpalę streama. Nie, nigdy. Ja widziałem już dużo bardziej chamskiej taktyki. Pokroju. Dużo jest chamskiej taktyki. Daj donata 50 zł, a odpalę mikrofon. Daj donata 100 zł. Za donate 100 zł pokazuje ryja. Tak robił jakiś gościu. No na przykład. No i wybuchła potem z nim drama. Zakol nas podsłuchuje. Ale Zakol, my nie mówimy, że to ty dałeś łapkę w dół. No. Nie my. My znaczy, co? My już wiemy. To nie ty zakładałeś, wiemy to dobrze. Tak, a ja ten poziom robię, bo mi spec to powiedział ponoć. Nie jestem tylko pewny, czy mi tego żabą teraz nie powiedział dla żartu, że to spec.
Nie, powiem ci, że nie powiedziałem dla żartu, bo akurat widziałem kanał tego gościa. Ja bym przeszedł na wszystkie monety, Kangurka. Zgadłem? Nie, on bardziej się on tam bardziej ma filmy o Kangurku KO 3 i nawet pokazywał, że ma tam film z edytorem poziomów w KO 1. I że niby to też działa na Kelvinie. Dobra, omijamy drzewka. Tutaj muszę przyspieszyć. No i proszę. Udało mi się, ale umarłem. No super. To było złe. Nie no, ja nie mogę tam bokiem lecieć. Nie mogę... Co? Zobacz tego Kukiego. Ja dam 1 złoty. Jak starszy, jak zrobisz, ale ty nawet ryja nie pokażesz, więc jak masz zrobić, jak masz mieć dowód, o. Dobra, to już twój wybór, czy chcesz robić Mikołka. Jak starszy, no, on jest o tym nie starszy o 5 albo 6 lat, nie jestem. Gabi, masz na myśli Momio? Co? Nie, do Gabi zadawałem pytanie, czy ma na myśli grę o nazwie Momio? O, to super, Andrzej, że jesteś z powrotem. O, zauważyłem właśnie tą wiadomość, a ja się męczę nad poziomem, bo muszę go powtórzyć, bym 100% i właśnie umrzyłem. Jak ja lubię specjalnie źle mówić. A jakby, no ja niezbyt nic nie mówię. Ja też niczego takiego... Nie no, jedną rzecz oczywiście, powiedziałem. Jedną. Dzisiaj, ale no. Tylko jedno. Powiem ci, Gabi, że ja tam na tym momencie znalazłem widziałem większość okropnych ludzi. Głównie toksyczni byli. Położyłem checkpointa na samym starcie, znaczy flagę, nie checkpointa. A, w sumie. I tak i ci to nie da, jak na start, że jak na koniec dojedziesz, to i tak nie będziesz mógł wyjść, żeby się zabić. No, zwykłe pierdyknięcie w głaz, klasyk. No, właśnie to się stało. Dosłownie. Zakulnikowi. A ktoś? A człowiek. Nie chcesz wiedzieć, Kuki, naprawdę. Nie chcesz. A po prostu jest człowiekiem, on jest człowiekiem i tyle. No. Ale to było złe, że nie chcesz wiedzieć. Może on chce wiedzieć. No, ale to na własną odpowiedzialność, ale nie. Uwierz mi, chyba lepiej nie. Co to była za śmierć? To była smutna śmierć. I śmieszna dla mnie. Wiesz, ja miałem nie mówić o nikim źle. Nie miałem mówić o Zakolu źle, więc nic nie będę mówił. No. No! O Boże. Jestem dba. Ty wiesz, że ja go próbowałam ominąć, tylko że Kruger mi trochę przeszkodził. Ja przeszkodziłam? No co, dałem bana jego multikowi i tyle. A ja dałem unbana. No. Nie no, jakby... Teraz, wtedy nie sądziłem, że ban był aż tak potrzebny. Ej, co by było, gdybym se skończył streama i patrzę... Ach. Oh god! Death. To było bliskie. Nie! Mniejsza o to. Powtórzę raz jeszcze. Tylko jeżeli tamtej monety nie zdobędę, to wyjdę. Dopiero. No, właśnie umarłem. A masz przyjaciół, jak normalnie bronicie.
Chyba już wolę nic nie mówić. Ojej! Była bliska do wstrzymania tego drzewa. 50? Dobra, spróbuję. Na drodze i tak będę przy 50 jechał 100 i stracę prawko tak jak Freeze. Na 3 miesiące. Ej, to było dobre z tym Freezem. No ale mi się to przypomniało właśnie. Ale ten konflikt był się rozpoczął jakoś 2-3 miesiące temu. Jakoś 2 bardziej. No co, ja mówiłem, odpuszczam i zacząłem odpuszczać. Gawi spokojnie, i tak nas prawie nikt nie ogląda. No. Jezus, tak blisko, tak daleko. No i nie położyłem. Patrz, widzisz, masz prawdziwszych przyjaciół ode mnie w moim... O, dobra, prawdziwszy, no, twój przyjaciel cię obroni. Gabi cię obroni. Ale tak nie wie, o co chodzi. Na przykład teraz nie wie, o czym jest ten konflikt do końca. No. Wtedy miałem nie skakać, przez to nie zdobyłem tej monety i teraz też nie zdobyłem, więc próbuję to ominąć. Jakby ja o niczym nie mówię, mówię bardziej o tym, co się w grze teraz dzieje. Caps off, jakby... I tak jakby na moim live takiego regulaminu nie ma. Takiego stałego. Szczególnie no, nie ma panie zasad... Duke Nukem, jedyny regulamin, jaki cię tu obowiązuje, to dobry humor adminów i regulamin YouTube'a. No w sumie regulamin YouTube'a bardziej. No, regulamin YouTube'a, który ci by nie zablokował wiadomością, ale tam włączone, że potencjalny wiadomości wysyła do sprawdzenia. O nie! I czy sami będzie. Tak, geniusz, zakol geniusz, nawet przecież my jesteśmy na głosowym. No. Tylko chodzi, że ty i Bartek na głosowym. O to chyba chodzi. O to mi chyba. Jeszcze zakol oczywiście. Też. No. Czy dałbyś jakiś inny mediator? Jakby ja się męczę na tym już chyba pół godziny. Możliwe. Dobra. To zrobię ten poziom i obiecuję jeszcze 2 poziomy potem. 2. I kończę. A na następnym streamie, który mam nadzieję, że jutro uda mi się odpalić, bo nie wiem, o której jadę jutro. Ale mam gdzieś mniej więcej tak. No mam powiedziała, że... powodzenia, ale ja nie wiem, czy ja będę jutro, bo jutro właśnie planowałem załatwić ważne sprawy. No to jak chcesz, to najwyżej się odpalę na początku sierpnia. Jest, to było dobre. Jest, to byłem! Proszę teraz nie umrzyj. Kakao! Kangurek, kakao. Kangurek. Dobra, tu będzie zaraz ta moneta. Jest! Ej, ja w tą monetę... Jakim cudem ja w ogóle tą monetę zdobyłem, się zastanawiam. Wtedy się zastanawiałem, jak monety nie zdobyłem, teraz się zastanawiałem, jak zdobyłem. Udało się! No, Magia Tate Interactive. Nie wiem, jak najlepiej, no. Jest. No, nie żeby coś zakol, ale chyba tobie nie przeszkadza, jak się na przykład taki Midora albo zakol wyzywają. 110 na 110. Dobra.
Gdzie ja weszłem? Co? A, dobra, jestem dzbanem. Po prostu. Flagę już zdobyłem. Szczerze, ja myślałem, że tu na trudnym nic nie ma. No, dwa poziomy. Na trudnym jest. Flaga. Wyzwanie mocne. A. W tym bonusie było ten do zdobycia chyba. Życie. Mi się wydaje. Mogę się mylić. W bonusie, nie? Spoko, Duke, idź sobie, my cię nie zmuszamy, żebyś tu był. No twój... Przecież my cię nie przykuliśmy kajdanami ani łańcuchami. Nie no, ja mówię o regulaminie, bo nam coś caps off, jakby... Jak YouTube nie usunie wiadomości za capsa, to... Czemu wiadomości miało nie być? O to mi chodzi. YouTube to się tylko czepia złych treści w wiadomościach, a nie, że caps locki, flady, spam... Znaczy nie, za spam to się może uczepić. No za spamy czasami, albo też za wiadomości... No dobra, tu akurat Zakol ma rację, tu się zgadzamy wszyscy. No tak. Że niech se idzie po prostu, my nie zmuszamy go, żeby tutaj był. To jest akurat prawda. Święta prawda. Przecież ja mu żadnej kuli u nogi nie przymocowywałem łańcuchów. No na przykład. Ani kajdanów. No, a jego nawet do kaloryfera nie przywiązywałem. To jest, jakby można powiedzieć, losowy człowiek. Postanowił sobie wejść na tego streama. No w sumie tak patrzę na ilość monet, dobrze mi idzie. No, świetnie. Może mi się uda mieć 3000. Ja ogólnie tutaj widziałem youtuberów. Mieli gorzej. Chyba ja te parę miesięcy temu... Czy mieli tutaj liczbę monet w danym roku, w którym to nagrywali i wypuszczali? Na samym końcu? Ja w sumie... Czekaj. Nie no, w tym poziomie. Na normalnym ja miałem chyba 2500 monet. Na końcu gry. A ja już mam tutaj 200. Prawie 2200. No pięknie. A? To przez te bonusy. No, w sumie. I przez to, że też bardziej się postaram, na przykład wtedy w pierwszym poziomie już ominąłem monetę. A może aż tak mi nie przeszkadza, ale ominąłem. Będzie bad boy. Najszybciej to zobaczysz w sierpniu, bo wtedy ja się odpalę najszybciej. Jeszcze raz w tym streamie chyba to miałem na myśli. Bynajmniej jeśli chodzi o kangurka kałbu. Na tego jedynkę. Bo kolejnego. Bynajmniej ma wydźwięk negatywny. No, bo kolejne kangurki chcę garnąć pyra, jak zapowiedziano stanie data premiery. Tak oficjalnie. Przez tej. Bo... No akurat to dobra, kangury KO 2 i 3 są łatwe. No tak. 5 godzin i 3 godziny około. To tak łącznie. Jeszcze mogę wtedy potem zrobić KO Challengers. O no, KO Challengers fajne. Ej, jeszcze z tym tłumaczeniem od Pixela weźmiemy. Nie, no wezmę po angielsku już. O. Nie no, to tylko dlatego, bo jakby modyfikowanie gry niby jest spoko, ale a akurat w polsku dwie gry to by było już prawie, że to samo. Aj, kuźwa, jestem dzbanem. No, ale powiedz, że Challenger jest prawie jak KO 2, tylko że z multiplayerem. I cztery dodatkowe poziomy. Właśnie, kiedy gramy w multiplayera? Kiedy parsek mi zadziała? Odpowiedziałem sobie samemu. No. Muszę tam iść do bonusa, czy jak? Do czego to było? Tamten przełącznik. Aż do przejścia dalej. A. Super. Jak ja to zrobię? Cudem. Jestem na strzała. No wiedziałem. Gdybyś to u ciebie był? A. Ciekawostka. Nie wiedziałem po prostu w sumie. W ogóle to za kogoś się odpalasz? Jak
tak ta... co? Chyba tam... Tak, ta Kena ogarnąłeś, znaczy ta Fighting Edition. No ja tam coś tam widziałem, że niby Zakow Tekena grywał. A, ja... I tak dla mnie najlepszy Tekken to Tekken 3. Ja chyba grałem w 4 albo 5 na PS2. Nie pamiętam już który. Chyba 5. No zobaczysz. A, to był to. Potem był bonus. No. Nie ma platforma. Hej. Dobra, stąd mogę. I właśnie to zrobiłem. Tak jak myślę. Ej, no u mnie też, ale RCB. Ja mam do tego dobre oko. Zgadnij które. Ja już wiem które. Dobra. Ej, Nightbot, ale to jest jakiś niezweryfikowany Nightbot. Siema! Szkoda, to znaczy. Dobra, jak myślisz, który? Bo ja wiem. Nie patrzałem. A, to możesz strzelać. To chcesz strzelać, środek? Ty skąd wiedziałeś? Nie wiedziałem, strzelałem. No, jakby ja mam do tego bardzo dobre oko. Jak wypatrzeć takie coś. Tylko w pał mi jest ciężko z tym bardziej, by to ogarnąć. Nie wiem czemu. Nie no, wait. Jezu! Co to było? Ktoś tu się pod bota podszywa, nie wiem. No. Banujemy? Nie, zostaw. Ja to chętnie każdego zbanował. Boże, ty okrutnik. No. No, Gabi se zapisuj, kolejny raz bad boy. No. Dobra, próbuję to tak zrobić. Żebym przez to przeszedł. Aha, jest blokada, no to super. Myślałem, że da się. Ale oczywiście. No, nie da się. No i 14 żyć. Zniszczyć nasze konta chcę. A wait, co, Aduś coś pisze? Tak, to nie wy Aduś, no przecież się pod bota podszywa. A, dobra. No dobra, już po tym XDDDDDD jestem w stanie potwierdzić. A, jestem jeszcze głupi. Przecież Nightbot tylko kilka rzeczy pisze. Do jakiego bossa rękawica... W ogóle do jakiegoś bossa rękawica jest przydatna? Nie, bo rękawic się nie używa na bossach. A, no tak, zapomniałbym. Jeśli będzie V10? Nie będzie, bo dwa poziomy zostały. No, ten i następny i kończę. Więc raczej Żabol nie zdąży się pochwalić, będąc dobra, program ma rage quita. Nie będę rage quitował w grze dla małych dzieci. Nie, zrage quitowałem. Więc co kłamiesz? O 22 wiem, co się stanie, będziesz rage quitował. Aha, bonus jest znowu. Mogę do niego wejść. A spróbuj. Zobaczmy, czy będzie tam znowu życie. Chyba nie. Jest życie znowu! Gra ma jakieś ustawienia, że znowu na środku dało życie? Nie wiem, ale wiem, że też na środku. No, gra to chyba nie ma tego losowego. Zakol, to nie jest spam. To jest flat. Tak, flat, jak zwał, tak zwał. No tak, w sumie blat to flat, racja. No flat, no, że więcej na... No wiem, nie, wiem, spam, bo mi chodziło jak się to czyta, No znowu? No. Jezus Maria. Marian, jeju. Marian, paź... Nie, no dobra, nie. Miejmy szacunek dla zmarłych osób. No, ale mi chodzi o jakiegokolwiek Marian. No. Jakiego losowego. Dobra, daj Ender po prostu przed tym skokiem. Nie no, zrobiłem go. A to jest końcówka! No. Ja na końcówce umierałem. Chyba nie będzie streama dłuższego niż 2 godziny.
Czekaj. 100 monet, dobra. Chciałem wiedzieć. Tutaj też nie mogę kłaść flag, nie? A to był trudny poziom. Z tego co pamiętam. Bardzo trudny. Jezus Maria, to było akurat szczęście. Muszę pamiętać, że mam to ponoć zrobić na 100% to poziom. No nie, pamiętaj o tym, żeby używać ZX na wszelki wypadek. I że możesz tutaj podczas zwalniania, bo na PC grasz, a nie na Dreamcastie. O nie! Od nowa. Moneta była na drugi. No. To trzeba się uczyć leveli na pamięć i tyle. Dobra, reset. Ile co oczywiście było? Adłuż! Nie denerwuj nas. Kto? A, dobra. Legalna? Co to znaczy? 15 lat lub więcej. A. Dobra, dobra, o to chodzi. To ja jeszcze nie jestem. Jestem nielegalny. Ale skąd się to się? Z kodeksu karnego. Siema, Aduś, z prawdziwego konta. A, to było pytanie chyba. Tak mi się daje, tylko znam. Dobra, akurat legalne to złe słowo, bardzo złe. Bo wiem o co chodzi z tym słowem. O Boże, ja chyba wiem co on może ten chcieć. No. O mój Boże. Onować już go? Jeszcze jeden wybryk. Chcę sobie. Dobra, damy mu ostatnią szansę. Tak. Tym razem nie pomyliłem dróg. Jak coś to mi mów, gdzie będę miał przyspieszać, bo wiem, że przy... Jezus Maria, no! W wiatrakach. Przy czym? No walić te monety. Ale ponoć muszę je. Ale nie za pierwszym razem. Dobra, za pierwszym razem po prostu to przejdę. No ale nie w taki dobra, sposób. Dobra, ja polecę po obiad. Ale nie w taki sposób, że lecę na full speedzie. Nie no, wezmę jak najwięcej, a później to powtórzę. Jak już będę przed Hunterem, to powtórzę. Tak zrobię. Ale i tak będę starał się zdobyć wszystko. Tylko będzie to dla mnie ciężkie. No! Ej, Zaki, kiedy robisz KO na Dreamcastie? Bo mówiłeś, że będziesz na Dreamcastie robił. Wyszedł? Możliwe. Możliwe, że przestraszył się żabola. Ja no nie wiem, ciągle i tak po co wychodzę, ale no dobra. Miałem nie robić wszystkich monet od razu. Chociaż w jednym poziomie się to udało. Że dziadek ma urodziny? 8 lipca. Dobra, mój kuzyn ma 8. Ja tylko nie lipca. Ja się zastanawiałem. Oś. Ale to nie ten miesiąc. Już się pomyliłem, bo moja siostra ma rodziny w lipcu. Jezus. Ja myślę, ile osób z mojej rodziny ma urodziny w lipcu. I to są same kuzynki. Dobra, jeszcze siostra. Ale no... O nie, 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 nie. Tu muszę przyspieszyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Już jestem. Dobra, i ja przeskoczyłem. No to przyspieszenie. Pierwszą lawę przeskoczyłem. Tak, pierwszy wiatrak. Jeszcze będzie drugi do przeskoczenia. O nie, 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 jestem głupi. A, okej. Dobra, poczytam czat na drobiego. Dobra. O, dobra, to składam życzenia na urodziny dla dziadka Gabi. A. No, no. O, Gabi, ty musisz czekać miesiąc i parę dni, ja muszę poczekać kilka miesięcy. A na co? Na co? Na urodziny. A, ja muszę poczekać pół roku. No dobra, już trochę mniej. Fun fact, kangurka K rundę drugą zrobiłem na perfekta
w swoje urodziny. A chyba dwa dni później zrobiłem drugiego perfekta. W innej grze. Powiem taki fun fact. No. Przeszedłem jednego z trudnych roguelike'ów w Sylwestra 2016. O nie, jestem dźbanem. Może czy to źle zabrzmiało? Trochę. Dobra, już. Tak, mam w listopadzie, dlatego to jest smutne. Ja mam w styczniu. Koniec roku. Ja mam w styczniu niby. Ja widziałem kiedyś te memy z osób z końca roku, że kiedy ten masz urodziny w grudniu, a wszyscy twoi koledzy mają prawo jazdy, a ty musisz nadal jeździć autobusami. A ja, mi się przypomniało, że miałem się urodzić właśnie w grudniu. Dosłownie w Sylwestra miałem się urodzić. Pomyśl sobie, czekać na sam koniec. Kto w Sylwestra chce rodzić? Boże, ale to była planowana data. Pierw miałem mieć, miałem wtedy być 31 grudnia, ale urodziłem się parę dni później. I nowego roku. Więc nie jestem ze starego, a z nowego roku. No to i zamiast być jedną z dwóch osób z poprzedniego roku, jestem jedyny z mojego roku. Bo, no. Miałem w swojej rodzinie osoby kuzynostwa, albo w ogóle kogokolwiek, kto jest z mojego roku. No ale ty słyszałem, że to jest wręcz przerypane mieć urodziny w święta. No ale ja nie mam na szczęście. Ale no... No ja mam gdzieś... Ale mi się przypomniało! Święty. Mama mi opowiadała, znaczy przypomniało jej się to, jak ciocia... moja ciocia oczywiście urodziła 1 kwietnia i powiedziała, że urodziła, a nikt jej nie wierzył. Oczywiste to jest, a ona naprawdę to zrobiła. Ale zobacz, Gabi to dziewczyna pełna szczęścia, bo się urodziła w piątek 13. Ha, naprawdę piątek? Ja urodziłem się w czwartek. Piątek 13, ach. Ja urodziłem się... Ja przeważnie w tym dniu mam szczęście. Ja w ogóle miałem super pomysł w przyszłości, jakbym zrobił tak swoją społeczność, że nie wiem, więcej osób by mnie oglądało, ale już mam jakiś zarys, by w przyszłości spróbować zrobić coś fajnego. Miałem taki pomysł, ale tylko bym musiał to dobrze zrobić. Ja co sobie bym chciał Iwonę mieć? O nie! Chcesz mieć dziecko nazwane Iwona? Nie! Syntezator mowy Iwona. A, nie no, wiem o co chodzi. Jakby ja miałem jakąś spiraconą wersję Pruno, gdzie zawsze pisało 255 dni do końca. Legalny widrar bez licencji. Szczerze? Naprawdę warto kupować licencję na winrarze? Gimper miał kupić na 1 800 000, ale nie kupił. Oszust, dobra. Ciekawe, czy ktoś z was ma tu licencję na winrara? Kto ma licencję na winrara? Ten... Wiem, kto ma! Aduś. Aduś ma licencję na winrara. On chyba ma patrząc o jego zachowanie. No. Akurat to jest. Ja się zastanawiam, jak on na ransomware trafi, to będzie kurde ten komputer wyłączać i ten. Mama, musimy nowy komputer kupić. Policja mnie złapała. Kupiłem licencję do Winrara i stało się to. Ransomware. Ale nie, przecież ransomware to łatwo się pozbyć. Wystarczy pogrzebać w menedżerze zadań i wyłączyć przeglądarkę w ten sposób. Tędy.
Dlaczego ja się śmieję z tych ransomware'ów, że pokroju policja ci zablokowała komputer, bo niby znalazła nielegalne oprogramowanie. Nielegalne oprogramowanie. Indrara bez licencji. O nie, nie, nie! Boże! Czy to była końcówka poziomu? Oczywiście, że była. Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie, Kruger. Nie. Czy, dzięki, wiesz? Przy drugim wiatraku byłaby końcówka. Ale i tak dzięki. Bo mi powiedziałeś, że końcówka jest trudna. Nie. Tak. Akurat końcówka przy tym to chillera. Teraz nie wiem, czy ci ufać. A, dobra, to jest moje halo, subiektywne zdanie, więc mogę się nie zgodzić. Halo, spec od Kangur KK, który był na tym streamie. Potwierdź lub obal tego mita. Gratuluję użytkowniku, zostałeś wybrany. A nie! Ale mi się przypomniało, mamo, aż mi, jak mi tam się pokazało i... Mamo, mamo, wygrałem coś. Bo miałem wtedy chyba 9 lat, czy 8. Czy 10? To ma już parę lat, chyba 5. I ja losowałem, a mama mi mówiła, ale to jest oszustwo. A ja tak dla satysfakcji losowałem. I zawsze mi chyba wypadało to samo. Nie wiem, chyba mi iPhone zawsze wypadał. Solid iPhone. Nie lubię iPhone. O, tak, wygrałeś nowego iPhone'a, aż kusiło, żeby kliknąć. Siema, anonimowy bolcownik roz... Nie, tego nie powiem już. Przeczytałem to już sam sobie do końca i nie wypowiem tej nazwy. Ej, nie! Bez takich nam, proszę! Proszę zmienić nick. No, usunąć dwa ostatnie słowa. My tu nie propagujemy takich zachowań na YouTubie. No, zarówno na YouTubie, jak i u nas. Przecież... O nie! A nie, w sumie w Coinmaster to można wygrać. Ale to tam trzeba się namęczyć, żeby zdobyć jakiekolwiek pieniądze. Nie grałem. Nie słyszałem też o tym. Ja słyszałem o takich różnych aplikacjach, które służą do zarabiania, tylko że trzeba się tam naprawdę mocno namęczyć, żeby zarobić. To już moim zdaniem jest zaraz końcówka. Zbliża się do końcówki. A, dobra, już pamiętam, jak mówiłeś, gdzie jest końcówka. Tutaj jest końcówka. No. Tutaj, no, będzie wiatraczek. I tu już koniec, tylko dotrwać. Nie zdobyłem tylko 9 monet. Dobrze mi poszło. Dobra. Wiesz, to można... z tym panią... Ech... pozwala. Czynić honor. Jeśli wiesz, o co mi chodzi. O mnie? Nie, no, nie wiem. Dobra. Zastanawiam się. Proszę bardzo. Dobra. Ajej. Ej, mam pytanie. A teraz pomyśli, nie wiem, ludzie niektórzy pomyślą, jak ktoś zostanie bana. Pewnie będzie, on będzie płakał, jak dostanie milion dislike'ów, więc mu je dam z multikont. Niektórzy tacy ludzie są śmieszni wtedy. I mam nadzieję, że on jest z tego typu człowieka. No. Szczerze dziś... Ej, łapki zwiększają zasięg. Szczerze... Ej, no właśnie. Szczerze dziś dużo nie zrobiłem. Wiesz, że znowu, no. Zrobić naprawdę dosyć sporo. Bo tak. Jednak przychodzi dosyć trudne poziomy. Dobra. Wiesz co? Tak, tak, ale wbił i dostał bana. Wiesz co, ty Gadusia też zbanuj. Albo ja już zbanuję. Boże, bym za kolaka zbanował już. Dobra, Nightbota banujemy. No tak. Nie pomyliłem nikogo? Dobra, dobra, szczęście. Nie, spokojnie, nikogo nie pomyliliśmy. Uff, dobra. No to następny streamek do końca gierki.
Mam nadzieję. No, Kruger się załamie przy następnych bonusach. To wam gwarantuję. Dobra, dobra, pocisnę już do końca gry. Dobra, dziękuję za stream. Dobranoc. Co ty, spać idziesz? Nie. Myślałem, dobra, dobra. O, akurat powiadomienie taksówkarz. Nie. Papa, taki. Nie, dobra. Pa, pa.